families, they all have lives, and we have to do our utmost best to protect people in these situations. So, over the next while, I'd say, it may not know what happened at this event, but we will attempt to introduce to you Mr. Chris Warren, who is the person responsible for the flag marching duties and instruction over all of the series of the MXGP. We felt it was important to make this short movie to give you a first-hand demonstration. Musi zapewnić marszałowi bezpieczne stanowisko pracy. Tylko w warunkach, kiedy marszał czuje się pewnie, będzie realizował swoje zadania w odpowiedni sposób. Pozycja marszała musi zostać wyznaczona w miejscu, które zapewnia odpowiednią widoczność. Musi to być też miejsce w polu widoku zawodników, ale też miejsce, które minimalizuje możliwość wypadku z jego udziałem. Stanowisko pracy marszała musi być sterylne. Nikt nie może stać w bezpośrednim otoczeniu marszała, gdyż ogranicza to pole widzenia. Może także zagłuszyć odbiór zawodnika. Zawodnikom, z jakiego miejsca na torze mogą się spodziewać komunikatu o zagrożenia. W trakcie treningu dowolnego marszale trzymają wystawioną flagę przez 2 minuty. W celu przypomnienia swojej pozycji marszale trzymają wystawioną flagę w trakcie okrążenia zapoznawczego. Flaga żółta wystawiona i trzymana. Zagrożenie w bezpośrednim otoczeniu toru. Przejazd może być utrudniony. Zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje także w trakcie pierwszych minut treningu dowolnego oraz rundy zapoznawczej. Niebezpieczeństwo. Przejazd utrudniony. Zawodnik ma obowiązek.